Czołem ludziska, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Livid, a to jest kolejny odcinek naszej serii Zagrajmy w Wiedźmin 3. I okej, tak jak wam ostatnio obiecałem, zajmiemy się dzisiaj zadankiem Kwestia życia i śmierci, czyli porozmawiamy sobie z Triss. No i zobaczycie, do czego tutaj wszystko dojdzie. Okej, wiecie co? Też macie takie wrażenie, że ten cały dom stoi krzywo? A jakoś nie mogę odpędzić się od tego. Od tego przeczucia. No, tak to też wygląda. Dobra, porozmawiajmy już z Triss po prostu. Tak, Geralt? Okej, no właśnie, chciała nam coś powiedzieć, Triss. O czym chciałaś porozmawiać? Dostałam dość dziwną wiadomość i nie wiem, co o tym myśleć. Kto ją przysłał? Służący Ingrid Wegelbud. Podobno jego pani jest gotowa przekazać sporą kwotę, by ułatwić czarodziejom ucieczkę z Nowigradu. Domyślam się, że nie będzie to bezinteresowna darowizna. Nie. I właśnie tutaj pojawia się problem. Wegelbud chce mnie o coś prosić, ale w tym liście nie podano żadnych szczegółów. Mam się spotkać z tym sługą na targu rybnym, a on mi wszystko wyjaśni. Tylko nie wiem, czy to dobry pomysł. No, po ostatnich wydarzeniach Triss na pewno stała się ostrożniejsza. No, dobra, dajmy trójkę na razie. Dlaczego się boisz? A co jeśli to zasadzka? Z jednej strony nie chciałabym zmarnować takiej szansy, bo potrzebujemy tych pieniędzy, a z drugiej... Nikt nie wymaga od ciebie, żebyś się narażała. Ja sama tego od siebie wymagam. Rzecz w tym, że przedtem było mi łatwiej. Kiedy nie wiedziałam, jak to jest, kiedy cię torturują. Kiedy słyszysz krzyki innych i nie możesz nic zrobić. Przecież mogłaś uciec w każdej chwili. Wiem, ale i tak byłam przerażona. A co jeśli zakują mnie w prawdziwy Dwimeryt? Przecież nie zawsze będziesz w pobliżu. Okej, no Triss zaczęła się obawiać o własne życie. Z tego, co tutaj słyszymy. Dobra, no pomożemy jej oczywiście. Nie podoba mi się to wszystko, ale skoro się uparłaś, nie zostawię cię z tym samej. Dziękuję. W jaki sposób masz się skontaktować z tym sługą? Napisał, że rozpoznam go po niebieskim kaftanie i pęku kluczy przytroczonym do pasa. Mam go zaczepić i zapytać o cenę pstrągów. Okej, trochę dziwne. Dobra, dajmy dwójkę. Jak myślisz, czyj to pomysł? Sługi czy samej Ingrid Wegelbud? Zakładam, że Ingrid. Służący mają mniej czasu na czytanie powieści awanturniczych niż wielkie damy. Chyba lepiej będzie, jeśli to ja porozmawiam z tajemniczym mężczyzną w niebieskim kaftanie. Ale on spodziewa się, że ja tam przyjdę. Wystarczy, że poczekasz gdzieś w pobliżu, aż sprawdzę, czy to nie był liścik od łowców czarownic. Dobrze. Zobaczymy się na miejscu. Okej, to jest dobry pomysł. Generalnie cały plan trzyma się raczej kupy. Jeśli mają choć odrobinę rozumu w głowie, to nie zaatakują Wiedźmina. No a jeżeli to zrobią, to Geralt myślę, że sobie poradzi lepiej od czarodziejki w takiej sytuacji. Dobra, biegniemy od razu na miejsce zadanka. Zobaczmy w ogóle, gdzie to jest. Okej, nie jest tak daleko. Więc myślę, że spokojnie sobie możemy tam podbiec. Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz. Ale dobra, może na razie nie będę nic zdradzał. Bo musiałbym zaspoilerować. Co prawda bliską, ale jednak fabułę gry. Okej. No i może sobie zbierzmy jeszcze to, co możemy. Chyba tyle. Nie sądzę, żebym skończył. Dużo ludzi w niebieskich kaftanach. Trochę tak. Nie sądzę, żebym zrobił całe to zadanko w dzisiejszym odcinku. Akurat to zadanko poboczne robiłem sobie. Kiedyś gdy grałem w Wiedźmina. No pamiętam tyle, że jest dość długie. Więc myślę, że podzielimy je sobie na dwa odcinki. Widzicie to, co ja? Okej, tu był strażnik, ale chyba mnie nie zauważył. Okej. Okej, no więc mamy mieszczanina z pękiem kluczy. Tak? To zapytajmy o te pstrągi. Wiesz, gdzie mogę kupić najtańsze pstrągi? Możliwe. Ale to nie z tobą miałem się spotkać, panie. Jeśli chcesz porozmawiać z adresatką listu, to tylko w moim towarzystwie. Ostrożność nakazuje mi... W tej chwili ostrożność nakazuje ci się nie sprzeciwiać. Wierz mi. Okej. Nie mam wyboru. Proszę za mną.
Dobra, z tego co zrozumiałem, Triss powinna iść gdzieś za nami i się ukrywać. No zobaczymy jak będzie w rzeczywistości. Dążaj za sługą Wegelbudów. Jeżeli pamiętacie to... Pomóż mi! Okej. To jest zasadzka, czy... Po prostu zaatakowali nas bandyci? Nigdy się nie nauczycie. Chyba to drugie, bo... Dziękuję. Chodźmy. Ten gość również z nami walczył. Czego od ciebie chcieli? Nie wiem. Pierwszy raz ich na oczy widziałem. Może... Ostatnio ktoś próbował wypytywać naszych gońców o panicza. Ale zaraz. Gdzie jest pani Marigold? Miała pani przyjść sama. No to gdyby i Triss. Nie on, tamci trzej pewnie już by cię prowadzili na przesłuchanie. Ten wysoki to Waldo Muris. Pracuje dla łowców czarownic. A tak. Pewnie ma pani rację. Ja po prostu nie spodziewałem się, bo pani Wegelbud... Okej. Skoro już jesteśmy po wstępnych uprzejmościach, może powiesz, ktoś ty? Jestem pokojowcem pani Wegelbud. Nie chciałem was niczym urazić, panie. Dlaczego pani Wegelbud nie chciała spotkać się ze mną osobiście? Bała się, że będą ją śledzić. Ostatnio jest strzępkiem nerwów. Okej, to wszystko jest trochę dziwne. Dobra. Mów, w czym rzecz? Chodzi o syna pani Wegelbud. Panicz Albert interesuje się alchemią. I dowiedzieli się o nim strażnicy świątynni. Strażnikami bym się nie przejmowała, ale skoro próbowali cię dopaść pomocnicy łowców, sprawa wygląda poważnie. Tak. Pani Wegelbud udało się przekupić straż, ale łowcy płacą za każdego schwytanego czarodzieja, więc chyba... Strażnicy najpierw wzięli łapówkę od wystraszonej rodziny, a potem i tak szepnęli słówko łowcom. No dobra. Dajmy dwójeczkę. Skąd Ingrid Wegelbud wiedziała, że powinna zwrócić się właśnie do Triss? Dowiedzieliśmy się, że to pani Marigold pomogła zniknąć Myrze Bejs, kiedy łowcy zaczęli jej deptać po piętach. Myra kilka razy udzielała pani Ingrid magicznej pomocy w jej... dolegliwościach. To by się zgadzało. Kiedyś wspominała mi, że opiekuje się jakąś arystokratką. Okej, no więc wygląda na to, że mówi prawdę. Dobra, no zaoferujemy swoją pomoc. Wygląda na to, że Albert powinien zniknąć i to jak najszybciej. Mogę to zorganizować. Czy młody Wegelbud da radę niepostrzeżenie wymknąć się z domu? Niestety to nie takie proste. Panicz ukrywa się obecnie w wiejskiej posiadłości Wegelbudu. Żeby go stamtąd po cichu wyprowadzić, pani Ingrid chce urządzić wielki bal maskowy. A ja miałabym się tam zjawić i pomóc mu uciec. Tak. Bez pani nam się nie uda. Pani Wegelbud obawia się, że wszyscy domownicy są pod obserwacją. Okej, no plan wydaje się być dobry. Dobra, zgódźmy się w takim razie. To dobry pomysł. Huczne przyjęcie powinno zmylić łowców. Tak, zwłaszcza jeśli chociaż połowa tego, co słyszałam o balach w rezydencji Wegelbudów, to prawda. Podobno na ostatnim podano 100 różnych deserów, a fajerwerki puszczano aż do brzasku. Tym razem ze względu na trudne wojenne czasy będziemy musieli się ograniczyć do 85 deserów. Okej. Okay. Kandyzowane płatki błękitnych róż z Nazeiru stały się ostatnio bardzo trudno dostępne. Chciałabym to wszystko zobaczyć. No co jak to, ale Wegelbudzi chyba nie cierpią na biedę. Okej, dajmy dwójkę jeszcze. Spodziewacie się jakichś problemów podczas przyjęcia? Najtrudniej będzie utrzymać w tajemnicy ucieczkę panicza przed jego babką. Jak to? Pani Patrycja Wegelbud jest gorliwą wyznawczynią Wiecznego Ognia. Nic nie wie o tym, że Albert interesuje się alchemią. Na szczęście starsza pani Wegelbud rzadko bywa w rezydencji za miastem. To rzeczywiście dość nietypowa rodzina. Nie mnie to oceniać, panie. Okej. Syn generalnie interesuje się alchemią, a babka jest wierną wyznawczynią Wiecznego Ognia. No dobra, to się trochę kusi. No ale cóż. Mam nadzieję, że nie będziemy musieli zostawać do końca przyjęcia. Czy to znaczy, że pójdziesz tam ze mną? Oczywiście. Nie mogę pozwolić, żebyś sama narażała się na niebezpieczeństwo. Pomyśl tylko, 85 deserów. Czy dalej masz 22 cale w talii? Uff, daj spokój. Jak dostaniemy się do rezydencji? Okay. Proszę o to zaproszenie. Strażnik przy bramie otrzyma szczegółowe instrukcje. Niech pani ubierze maskę lisa, dobrze? Powodzenia.
Jaką maskę ma założyć Geralt zatem? Może wilka? Dobra, idźmy tam od razu. Możemy tam iść od razu? Żartujesz, prawda? Przecież musimy się przygotować, przebrać. Przede wszystkim kup po drodze maski. Znasz sklep, który prowadzi Elihal? Na pewno znajdziesz tam wszystko, co potrzebne na bal. Byłem tam kiedyś. Elihal przyjaźni się z Jaskrem. Tak, to jest dość ciekawe. Maski wystarczą, prawda? Chyba obejdzie się bez dubletu. Dublet Geralt jest bezdyskusyjny. Kiedy już to załatwisz, przyjdź do mnie. Okej. Cóż, dobra, zmierzmy jeszcze tych zbirów, z którymi wcześniej walczyliśmy. Okej. A więc Geralt musi ubrać maskę i dublet. Super. Świetnie. Jeżeli w ogóle pamiętacie, to Beglebudzi to są... To jest ta sama rodzinka, która organizowała te wyścigi konne. Stąd możecie kojarzyć tych ludzi. I z tego, co słyszeliśmy przed chwilą, no na biedę nie narzekają. Może być całkiem ciekawie. Ale jeśli... Powtarzam, nie wchodź mi w drogę. Okej, tu mam jakieś zadanko jeszcze. Zobaczmy, o co chodzi. To jest Zoltan chyba. Ostatniego, dokładnie, który próbował mi mieszać w interesach, znaleźli dopiero po miesiącu. Rozumiemy się, Chivay? Po co te nerwy? Nie mógłbyś mnie po prostu traktować jako zdrowej konkurencji? Czemu ty z nim w ogóle dyskutujesz, Duke? Zawsze mówiłem, że dwa zmiażdżone kolana znaczą więcej niż 1000 słów. O, Geralt, dobrze, że już jesteś. Okej. Dajmy jedynkę. O co chodzi? A nic, chciałem tylko, żebyś poznał moich przyjaciół, zanim wypierdolą stąd w cholerę. Bo właśnie się żegnali, prawda? Jeszcze się policzymy, Chivay. I to niedługo. Okej, wygląda na to, że... Zawszawionego mutanta się wystraszyłeś, Duke? Jak chcesz, to ci go załatwię. Obejrzymy sobie, co ma w środku, a potem każemy krasnoludowi to zeżreć. Chcesz? Następnym razem. Idziemy, hrabia. No, i żebyście mi się tu więcej nie pokazywali. Fu! Okej. No to kurwa, wpadłem jak pięciokornówka w gówno. Dobra, korzystajmy ze wszystkich opcji. Co to za typy? Wyglądało, jakbyście się znali. Ten nadęty jak ryby pęcherz to Duke. Mówi się, że chce być nowym skurwielem juniorem, ale sporo mu jeszcze brakuje. Konkretnie pieniędzy, wpływów, ludzi i klasy. Czyli w zasadzie wszystkiego. Hrabia, sukinsyn, jakich mało. Skóra mi na życi cierpnie, jak go widzę. W Mahakamie zawsze wysyłaliśmy takich w kopalni na przodek związką barbarytu jako strzałowy. Okej. Nie wiem, czy to jest związka barbarytu, ale domyślam się, o co chodzi. Dobra. O co chodzi? Robisz z nimi jakieś interesy? Wręcz przeciwnie. Widzisz, Geralt, stary druhu. Chcesz mnie prosić o pomoc, tak? Rzecz w tym, że tak jakby jestem winny pewną sumę naszemu wspólnemu znajomemu, królowi żebraków. O, proszę. I żeby oddać dług, postanowiłem na poważnie zająć się gwintem. Coraz lepiej. Dokładnie. Nie samym graniem, tylko kartami. Najrzadsze egzemplarze osiągają teraz zawrotne ceny. Niestety, inni też o tym wiedzą. Brakuje mi już tylko 3 kart. Mam klienta na całą kolekcję, ale ludzie Duke'a siedzą mi na karku. To jak, Geralt? Okej, jestem dość ciekawy tego. Możemy zdobyć dobre karty do gwinta, okazuje się. Dobra, pomóżmy oczywiście Zoltanowi. Dobra, spróbujemy skądś wytrzasnąć te karty. O które chodzi? O Fringille Vigo i Sengrima i Jana Natalisa. Piekielnie trudno je dostać. Duke też próbuje i dotąd mu się nie udało. Czyli nawet nie masz pojęcia, gdzie szukać tych kart? Nie, tak źle nie jest. Stawiałbym, że ma je Zed. Ostatnio zrezygnował z paserki i handluje tylko kartami. Niestety, okay, nie chcę ze mną gadać po tym, jak mu podkupiłem unikat stali wiewiórek. Lepiej, jeśli ty do niego pójdziesz. Zed? Brzmi jakoś znajomo.
ważna postać w Świadku Graczy. Ma sklep przy Południowym Murze i... Dzięki, Geralt. Teraz naprawdę mam szansę spłacić ten dług. No zobaczymy, nie co... Nie ma sprawy. Bywaj, Zoltan. Zobaczymy, co możemy w tej sprawie zrobić. W środku mamy jeszcze jedno zadanko. Dobra, ale wiecie co? Na razie to może nie wchodźmy. Tutaj chciałem pomóc Zoltanowi, bo widziałem, że... jest nękany, atakowany, nie wiem nawet jak to nazwać. Ciężko powiedzieć, żeby Zoltan był nękany, bo to w końcu Zoltan. No ale tak to trochę wyszło. Okej, tutaj mamy też... To zadanko też jest na 12 poziom. Myślę, że zajmiemy się nim od razu po tym zadanku z Triss. No chyba, że jeszcze ewentualnie tutaj jest ten wyścig konny. Musimy udać się do Tasaka. W tym celu. Dobra, ale na razie zajmijmy się dalej tym zadankiem Triss. Okej, mamy kupić maskę dla siebie, dla Triss. A, i dublet jest opcjonalny. Ha. No dobra, ale zróbmy to, co tam. W końcu powiedziała, że dublet jest... O. Na przodku deszczu nie usiądzie. Niezbędny, tak? No, więc będziemy go mieć. Dobra, może skrócimy sobie tędy drogę. Okej, już prawie jesteśmy na miejscu. Jeżeli pamiętacie Elihala, to jest ten sam elf, który... Witaj, tym razem przyszedłeś obejrzeć wiosenną kolekcję? O, można tak powiedzieć. To jest ten sam elf, który... Oczywiście, proszę. Jeśli coś uwiera albo ciśnie, zawsze mogę przerobić na miejscu. Będzie leżeć jak druga skóra. Okej. Dobra. Lisia maska Triss. Maska ptaka, maska Alekina, maska wilka. Dobra, no, do Geralta ewidentnie najbardziej pasuje maska wilka, więc właśnie ją sobie weźmiemy. No i powinniśmy kupić dublet. Odświętna skeligijska koszula. Skeligijski kubrak. Zastanawiam się, co wziąć. Dublety niby są tańsze. Możemy też wziąć zwykłą koszulę. Nie wiem, czy dublet będzie uznany za... Znaczy, czy ta koszula będzie uznana za dublet. Może weźmy jeden z tych strojów, chociaż... Dobra, wiecie co? Zróbmy tak. Bywaj. Zapiszę sobie teraz grę, ale... Witaj, tym... Chciałbym jednak wziąć tą koszulę, wiecie? Chętnie obejrzę. Wydaje mi się, że dużo lepiej by w niej Geralt wyglądał. Ta mi się bardziej podoba. No i spodnie, powiedzmy, skeligijskie czarne puldry. Dobra. Weźmy to. To. Paltofle niskie, ligijskie, odświętne. Meszty. I to. Okej. Okay. Myślę, że teraz możemy iść na bal. No już jestem naprawdę ciekawy tego wszystkiego. Dobra. Załóżmy to. Trzeba przyznać, że nie prezentuje się Geralt wcale najgorzej w tym stroju. Tylko te rękawice nie pasuje, zdejmy je. Dobra, no miecze na plecach chyba mogą zostać, nie? W końcu, co by nie było, jesteśmy Wiedźminem. A, jeszcze pewnie będziemy musieli założyć tą maskę. Dobra, ale... Tego chyba nawet nie mogę zrobić teraz. A, jednak mogę, okej. Maski Triss nie mogę założyć. Dobra, na razie nie zakładajmy. Dopiero tam na przyjęciu sobie ją założymy. No i dobra, idziemy do Triss w takim razie.
i zobaczymy co tam się też będzie działo. Okej, już całkiem niedaleko. Myślałem, że spotkamy się gdzieś już przed tą rezydencją. Tutaj jednak musimy iść nadal do Triss. No a przynajmniej do ludzi, którzy no prawdopodobnie pomagają się jej ukrywać. O proszę. Triss też się wyszykowała. Widzę, że wziąłeś sobie do serca moją prośbę. Czyli jednak nie mówiłaś poważnie? Zdążę się jeszcze przebrać. Nie ma mowy. Wyglądasz świetnie. Masz już wszystko? Możemy iść do Wegelbudów? Dobra, zapytajmy najpierw o Abelarda. Dowiedziałaś się czegoś więcej o tym Albercie? Wśród czarodziejów Alberta. Prawie nikt o nim nie słyszał. Najwyraźniej to amator. To dlaczego straż i łowcy aż tak się nim zainteresowali? Bo jest łatwym łupem, oczywiście. I właśnie dlatego powinniśmy mu pomóc. Dobra, co jak co, ale Triss ma dobre serce. Okej, no to... ruszajmy. Wszystko gotowe, możemy ruszać. Szkoda, że tak rzadko zdarzają się okazje, żeby zobaczyć cię w takim stroju. Zaraza. Ten dublet ciśnie pod pachami. Chyba wszyli tam jakieś druty. Będę podziwiać twój hart ducha przez cały czas. To co? Idziemy? O, rady. Uwielbiam scenki, gdzie Geralt jest zakłopotany. Witam szanownych państwa. Jesteśmy gośćmi pani Ingrid Wegelbud. Proszę pokazać zaproszenie. Wszystko się zgadza. Znajdziecie panią Wegelbud na podwórzu posiadłości. Nosi maskę papugi. I jeszcze jedno. Miecze proszę zostawić tutaj. No, tak też myślałem, że broń zostanie nam odebrana. Może jednak będę mógł je zachować? Dobra, spróbujmy je zachować. To jakaś pomyłka. Na pewno wiesz, po co tu jesteśmy. Owszem, ale mam rozkaz dopilnować, aby wszyscy goście weszli na teren posiadłości bez broni. Zaraza. A więc jednak. Życzę udanego wieczoru. No cóż, Wiedźmin bez mecza to... Pięknie. Strasznie dawno nie byłam za miastem. No proszę. Dobra, Wiedźmin bez mecza to troszkę jak człowiek bez ręki. Dobra, ale wiecie co? To zadanko jeszcze się nam trochę przeciągnie. Myślę, że nawet całkiem długo. Dużo. Już przecież to nie jedyny mężczyzna na świecie. Proszę. Ale to był baronet! Gdzie ja drugiego takiego znajdę? No to jeszcze wysłuchaliśmy sobie użaleń. Jakiś dam dworu. Dobra, w każdym razie tutaj sobie zakończymy dzisiejszy odcinek. Całkiem fajnym widoczkiem, muszę przyznać. Dobra, jeśli wam się podobało, to zostawcie oczywiście łapkę w górę. No teraz nawet widok jest jeszcze lepszy. dobra, nieważne. W każdym razie, jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie być na bieżąco z materiałami, to zasubskrybujcie mój kanał. A ja się już z wami żegnam. Dzięki i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.